To były czasy. Przeszliśmy dużo tu, naprawdę, aby tak wszyscy tu przyszli, ci, którzy mieszkali. Mieszkało się tu dobrze, fajnie. Każdy siedział w oknie, sucho, grali obcy. Potem jak śpiewali, jak my ogniska robili, a tam z tyłu był taki kamień i tam było pełno miejsca takiego i my tam zawsze ognisko robili. To wszyscy później przychodzili, nie? Starsi, no my się pytali, czy mogę my też, ja mam kiełbasa jedna, no chodźcie, no już im to nie było w smak, bo dziewczyny były, nie chłopaki, były starsze, a my też chcieli. To my tam sobie szybko porobili, ale już, wieście kiełbasa, spadać, już was nie ma, bo my teraz sami tu będziemy siedzieć, gitary, nie? A my no kukali to na dachy, sprawdzali, co oni będą robić, przecież my ciekawe byli, nie? Co oni będą robić, no. Ale zawsze nas wygoniali. No, przeważnie tak było, że tu się coś, zawsze coś się działo. Naprawdę, że było fajnie, a fajnie. Na komunie mamo moją, to my już przecież ogródek mieli. Tak. A jeszcze w pierwszej klasie. Nie. Tak, bo świnia my byli. My już ogródek mieli przecież. Może. Takie świnie pochodzą. No. Kaczków 20, kurów to już nie liczę. Wiele było. Koguty osobno, bo się biły. To, że to chude dać, a ta jak były zamknięte, to były fajne na mięso, nie? Naprawdę, no. Że cię tak chowało i żaden nie wszedł, nie Nikt. Porwał. Przed masaż tą się dziwował, no tak że w tym ogródku taka świnia urosła. A pomidory to takie były wielkie, że tak leciało wszystko. Stan wojenny to był. Wszystko było i no nie było wołowego na rolady. Idę teraz ziemniaki wypuknę, dobrze. Pamiętam jak dziś, patrzcie, te lalot, jak to było tym, 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 pim, pim. I tu mieli te kecki, takie falbanki i te nogi dźwigali. Uma, te bezbożniki, takie miała przysłowie, te głupstwo rajnych, tyś to i pomboczek skorzy. A jakby teraz tak wyleźli, to ja nie wiem, kto by ich już skorał. Co się teraz robi? Więc świat głupieje. Młodo pani, takim dekoldym, tu i wszystko widać, tu strymsy, 5 centymetrów w zadku, no, kity gołe, ona idzie tak do ołtarza. Wiecie, co ksiądz zrobił? Ksiądz wziął chusteczka przy tym ołtarzu i chusteczka i tu do. Jezus. Takie coś też się wydarzyło. A teraz to jest wszystko przyjęte. Może mieć i krawat, i iść po nagu, jest wszystko przyjęte. Świat się kręci inaczej. Ach. Boże, jakby moja uma teraz stała z grobu, ona by w te pięty uciekała jak najprędzej do ziemi zaś. Ona by się nogi połamała. To ona, no, Jezus! Ja tam nigdy fatra nie widziała w untych łzach. Kogo unek? Kogo? A on mnie w untych roku też nigdy nie widział. Jego on uma. A kto wam te dzieci zrobił? 8 dzieci żeście mieli. A żeście nigdy fatra nie widzieli w untych łzach. Jego on coście świata uma nie mieli w duma. Nie? Zależy jak ona tam miała humor, nie? I tak czasem głupociła też, nie? To i to tam mogła tak powiedzieć. No, Jezus, jak się tak człowiek wspomni, nie? Ale jednak wesoło było. Ten togo do, ten togo do kule, to się ośmiolimy i to było wesoło. No. O, tu jest pięknie pokazana ulica też. A to my robiliśmy te zdjęcia wszystko. Mhm. Ja bym musiała kiedyś wziąć i to wszystko poukładać. No. Jeszcze twój tata był. Tak. Kogo się zapytać, gdzie iść? Do urzędu pójdzie się zapytać, tam ci powiedzą, skończą budowę, to się wprowadzicie. Tak, tam jest narzekowana, że na październik. No to mi ten Józek właśnie gadał tutaj z tego z autobusu. Że ten węgiel trzeba. No, to mówi, że od 1 października mają przyjść, że tu normalnie ze sprzętem wjeżdżają i piekarską burzą. Jo! Hej, kaplek! Hej, kaplek, hej, kaplek! Hej, kaplek, hej, kaplek! Brrr!
Żony nie wyłazi. Tak, już będziemy pomału likwidować to wszystko, bo to już kariera będzie zakończona. Z ulicy Piekarskiej to będzie już koniec. Gołąbie mają bardzo wspaniałą orientalność, jak lecą. Dobry gołąb, do ilu może wytargać? Do szybkości. Pan wyszedł już. Przeżywało się nieraz takie sprawy. Do lekarza jeżdżę, jak chory był. Po ospę, bo przeważnie gołębie dostawały mi kręćka. Że tam do, nie wiem, co to za kręciek, ale się takie kręci mu głowa dookoła, że może wykitować, nie? No i teraz to już są ostatki, niedobitki tak zwane gołębie. To już nie ma co z nimi zrobić. Filacja. No. Kurzy narobi te roby. Kochasz mnie? 21. Ale powiedz mi, czy ty mnie kochasz. Ale powiedz, czy ty mnie kochasz. Ale powiedz mi. Ale stałeś przed ołtarzem, powiedziałaś. Co robisz z wersalką? Ale obiecałaś mi miłość. I tak dalej. Pa, co robisz z wersalką? Stań, popraw to. No pewnie, stań. O czym od ciebie ma? Stań. No zobacz, co robisz, no jak to będzie. Zjew się, pow się, pan wyje tak. Tak, siadaj. Bawi się ładnie. Była jej wody, Masia, ogrzewać. Magda! Ona się opaliła, Magda, ty. Troszeczkę była na tym i... Żal na tym panu. Panek, no milcze, Zenia, a kurde! Wszelkiego rodzaju rozumiem. No! Dzień dobry, gołąbki furgają. No, piłkaj. Dobra, koniec, to powiedział, idziemy do mnie.
piwo zamówił też. Same kufry na razie. To nie ma takiej opcji, żeby to weszło i wyszło przez ten. A tam są takie pokoje, nie wiem. Niż od tego to jest przecież. Bo ty ma 20 metrów, a tam największy będzie miał 17. Pumie jeszcze Pejtrus nie przyjdzie. No nie, ty przecież ty tak fajnie wyglądał, zioła, taką gryfną. To kaj by cię tam Pejtrus przyszedł. No a kaj by ciebie porwał ty. No wyglądał mnie na choro, tyś. No nie, no, widzisz. My na kozi mleku nie. Wychowany, no. Nie, rubl. A ty pamiętasz, teraz mi się tak wspomniało, ty jak Uma do chlewa szła, a te kozy ci byli takie, jak Uma nie dojęła, kto inszy, ona się nie dała wydoić. To wiesz, co my robili? Albo Uma choro była, albo coś, chustka, te kecki wszystkie i do chlewa. Ta koza powoniała, a tu ci żere ta kluszczunka, nie? A ty brody się tej kozie leje, ciebie kido. A wuń o ciebie. No. I dała się potem wydolić. I ta, albo z Umą wyścig na dwa stryżki, nie? To Uma tak, a jo dwa do kupy i wyścig. Wino roz, a ja bym chciała dwa razy patrzeć. Jak potem muszą być. Nie. Nie. Pewnego razu, kiedy miś wybierał się łowić ryby, to Krystek powiedział: zawsze kiedy ciebie nie ma, czują się samotny. Taki samotny. A Joza wszystkie badania robiła. Mam sudnąć 50 kilo. Jak nie sudna, to na drugi raz gabinetu mnie wyciepnie. Jak on pani babko, to jest nieosiągalny. A u nas chudziutko, fajno, doktorka, a ona padała. A pani, co się pani myśli, że ją jem? Niech pani idzie na spacer i niech pani nie je. Jak on to świtna. No świtna, tak. No tak jest. Takie życie. A był u mnie Hektor ze Zwyżkiem i wiesz, no. jak on mi dał propozycję, on kupi mi psa z papierami, no. Futer będzie go futrował i no, żeby ją go trzymał. On padł, a tego wyciep co ją mam, jak on ty idiotów. Obie on 8 kroplugów ten pies dostał. Ten. Przestań. No. Ale wiesz, jakiego on padł? Buldoka. Idzie, bydlała. Jezus, tak napię. Ty, ja bym się wysuszył, jak zanim ty doleziesz. Po szychcie, to wie co się chce po szychcie, nie? Ja pij! Trzymaj. To masz te winy, czy nie? On nie był. Już nie robię. Dorota, to daj nam skosztować. Ja nie piję, to nie robię. Andrzej nie może. Ale masz wino, to daj skosztować. Nie ma. A dzisiaj no śmieje. Ona robiła zawsze. A dzisiaj nie. No śmieje. Już nie robię. Już ostatnio co tak. Nie robię. No bo nie, ogoda jakoś ostatnio poczęstowała, to do domu nie mógł przyleć. Wina nie robię, bo ten z tą kulą do mnie chodzi, mnie po nocach budzi. Czekaj, już idę. Ty, ona zawsze ma jakąś robota. To daj te puszki zrobić ciepło. No. Raz. Lachaszuk. I kibel pod tym. O, ja się piję. Ja nie piję. No całe ja życie. Też nie, ja też nie. Nie piję, nie pala. I żyję. Ja też nie, i żyję. A jak już hopim się kaś wybierasz, idziemy tam kaś, ja halba musi być. Zaś idziemy kaś, halba musi być. To ja niekiedy policzyła, czy chcesz, czy nie chcesz, 5 halbów na miesiąc. Bo się godo ino się idzie do tego towarzystwa. Jogon ty, hamuj, padoja, ja, ale Wili jeszcze przyjdzie. No to jeszcze z Wilikiem się pogodać, bez halby się nie pogodasz.
bo wszędzie halby, halby i halby. Pamiętasz? Tak było. Chłopy, ja ani może tam jeszcze coś, a wyciął, a może tam jeszcze jakąś ćwiartka? Nie ma, bo jak już potem spróbują, to potem byli oba głupie. No ja, to jest prawda. Nie? Przed blokiem siedzieli zawsze, no i jedna halbeczka, druga halbeczka. Tak kiedyś było. No i przyjechała policja, nie, dwóch takich szło sobie, nie, na ten. Ten policjant coś tam źle powiedział. Tego. A te kobiety jak na niego wparzyły, jak go loły. Ten chłop nie wiedział co robić, on ratunku wołał, nikt nie wyszedł do okna. One go tak nawalały, że to było niemożliwe. Maruszki nie żyją obydwie. Obydwie już nie żyją, ale mu tak ciulały, że to było niemożliwe. Ormowiec nie wylos, on za, no. za gardiny zaglądał, co się dzieje, ale nie wylos. A wszyscy ryczeli, tu ormowiec jest, niech mu pomoże. Nie wyszedł, to ale on zaraz Ja bardzo przepraszam, ale my o wszystkim gadamy, tylko nie gadamy o tym, co bym chciał powiedzieć. Mnie jest teraz przykro, ja będę płakał. Jak no oni zawsze piekarską naprawdę. Potem mieli na tyle. Będę płakał normalnie, bo coś to, jest całe moje życie. To jest całe moje życie przez 20 lat. Te chliwiki, to wszystko, sam wszystko robiłem. Chodziłem od Kajfasza do Judasza, żeby, żeby załatwić światło. Ty taki gospodarz jesteś. No naprawdę, no. lubię jak coś zrobić, żeby... Do... Zawsze jak pani techniczka przychodziła z Luis do no. Pan Iwan jest taki gospodarny. Tak, no poważnie, przychodziłem i aktualnie, tak, aktualnie pani techniczka... Nawet pozwoliła mu wybić z tyłu drzwi, widzisz? Tak, bo nie wolno było wszędzie wybijać. A wszędzie ja to, zamurowane, a pan Mirek sobie ma. Wybiłem, bo tak... Widzisz? Ja powiedziałam, ci ludzie, którzy tu mieszkali 20 lat temu, jakby tu przyszli, to piekarska by żyła i żyłaby nadal i by było całkiem inaczej. Ja mieszkałem 20 lat temu. Bardzo. Bardzo inaczej było. Byście mieli lampkarka na liczbę.
Nasze Zabrze tyle ulic ma, każda inna tyle nazwych ma. Bo Piekarska naszym domem jest, tutaj każdy szczęśliwy jest. Piekarska to nasza ulica, Piekarska nasza wspólna ulica jest.